czy już się zabraliśmy do tego, żeby zacząć? Ja nazywam się Kamil Ściłowski i na początek będę prosił o trochę informacji technicznych. Czy mnie na czacie informacje, jak mnie słychać? Im więcej osób powie, że dobrze, tym szybciej i sprawniej zaczniemy. Coś trzeszczy, trzeszczy bardzo, ok. Czy teraz lepiej? Czy teraz lepiej nie będzie? I jeszcze raz próbujemy z audio. Czy słyszą mnie Państwo? Jestem na zestawie słuchawkowym, bo mam mikrofon bardzo blisko, natomiast trzeszczenie gdzieś jest pomiędzy. Bo parę osób go nie słyszy, parę osób nie. I w testach wychodzi nam, że nie zawsze nie wszyscy mają trzeszczenie. Dobrze, kolejna próba. Parę osób daje znać, że słyszy OK, parę nie. I w testach niestety wychodzi, że jest OK, więc... O! Teraz jest dobrze? Nieco lepiej. Super. To ja najwyżej będę trzymał mikrofon w tej dokładnej pozycji, tak jak teraz. I jeśli tylko zauważą Państwo, że go przesuwam, albo że gorzej słychać, proszę dawać znać, dobrze? Super.
Okej, okay, to będziemy pewnie powoli zaczynać. Jeszcze raz się przedstawię, nazywam się Kamil Śliwowski. Pracuję od wielu lat w polskim oddziale Creative Commons. Biorę pod uwagę, następnym razem mikrofon i słuchawki będą. Z tym zestawem nie miałem do problemu wcześniej, ale jak widać jednak zawsze się może zdarzyć. Od wielu lat pracuję w Creative Commons i zajmuję się otwartością zasobów edukacyjnych na wielu poziomach. Pracuję w kilku organizacjach, gdzie je wdrażam, głównie szkole. Pracuję z nauczycielami, czasem z akademickimi. Zobaczymy zaraz, jak frekwencja wśród Państwa osób z różnych rodzajów uczelni czy z różnych placówek. I dzisiaj będziemy zajmować się licencjami Creative Commons. Wczoraj Alek Tarkowski, jak rozumiem, zrobił wprowadzenie. Zobaczymy też, na ile wyprzedzając mnie opowiedział parę rzeczy, które chciałbym dzisiaj powiedzieć albo przećwiczyć. Prezentacja będzie dostępna oczywiście w sieci, więc wszystkie linki, które wrzucę też na czacie, żeby można było je otwierać w trakcie, będzie można potem wykorzystać bez problemu. Mamy 1,5 godziny. Mam nadzieję, że zmieszczę się w ciągu godziny i wtedy będzie dużo czasu na pytania na końcu, ale też zostawię link, także proszę się nie martwić. Na koniec, jak tylko będę klikał, że publikuję na swoim serwisie prezentację, dostaję do mnie link, także proszę mnie ścigać. O, widzę, że już mam osoby, z którymi się spotkam niedawno na żywo, tym bardziej się cieszę. Tak, będę wrzucał linki na czat i będzie też zbiorcza prezentacja ze wszystkimi linkami potem dostępna. Mam 1,5 godziny, będę na pewno w trakcie miał trochę pytań do Państwa, także odpalimy wtedy sesję z możliwością zadawania pytań i spróbuję odpowiedzieć na kilka z tych, które się pojawią na czacie. Natomiast Karolina Grodecka, którą mam nadzieję, że też już Państwo widzą i poznali z Akademii Górniczo-Hutniczej, która jest drugą prezenterką i będzie z Państwem się spotykać na następnych dwóch webinariach, będzie zbierać informacje dzisiaj i pytania. Także mam nadzieję, że będziemy je porządkować i będę mógł się na nie ustosunkować do nich w trakcie i na sam koniec. Także taki jest plan. Proszę mnie też stopować, gdybym mówił trochę za szybko, bo czasem potrafi się rozpędzić, a jeszcze przy problemach technicznych to może być dodatkowy problem. Ale też mam nadzieję, że jeżeli się rozpędzę, to raczej dlatego, że Państwo będą już dużo wiedzieć i będę mógł powiedzieć coś więcej, coś ciekawego, a nie odwrotnie, że się rozpędzę, żeby skończyć za szybko. Dobrze, to będziemy chyba zaczynać, jeśli wszystko już technicznie działa i jeśli plan i pomysł na dziś się zgadza ze wszystkimi. No dobrze. No to zaczynamy. No to na początku pytanie do Państwa. Co Państwo widzą na tym zdjęciu? I można odpowiadać na czacie, ja na szybko będę obserwował odpowiedzi. Jakie mają Państwo skojarzenia z prawem autorskim na tym zdjęciu? Co na nim widać? Drukarka 3D, zgadza się, joda, wydruk 3D. Podpis? Czy podpis jest dla Państwa zrozumiały? A ktoś się spotkał kiedyś z Państwa z licencjami Creative Commons, ze skrótem CC? Ze skrótem CC BY na przykład? Ile osób się spotkało, kto nie, proszę pisać. Trzeba się krępować. Super. Tak już wiemy, że będziemy mieli się z tym zdjęciem. Na pewno to zdjęcie będzie do nas wracać. Jak Państwo słusznie zauważyli, to jest wydruk 3D. Wydruk 3D wizerunku jody. Joda, jak Państwo pewnie świetnie kojarzą, jest jedną z postaci filmu, cyklu filmów Gwiezdne Wojny, Star Wars, producenta i reżysera George'a Lucasa. I sam wizerunek jody jest chroniony przez, tak właśnie tłumaczę, o co chodzi ze zdjęciem, sam wizerunek jody jest chroniony przez firmę, która dysponuje wszystkimi prawami do wizerunków bohaterów samego filmu Star Wars i tych postaci. Natomiast druk 3D, jak Państwo zauważyli, w tym wypadku mamy zdjęcie fizycznego tworzenia tego wizerunku, generuje kolejną ciekawostkę, bo osoba, która zaprojektowała ten wizerunek jody, nie wziąłem go znikąd. Prawdopodobnie narysowała go w 3D, na przykład z wielu fotografii, zaprojektowała samą postać jody już taką do wydruku 3D,
A potem jeszcze jedna osoba, może kolejna nawet, zrobiła zdjęcie tego wydruku, a nawet w trakcie wydruku dopiero widzimy to zdjęcie. Więc to zdjęcie jest wyjątkowo ciekawe, bo z jednej strony mamy związek z wizerunkiem będzie istotny, bo to zdjęcie pokazuje kilka sytuacji, które w prawie autorskim może generować problemy i będzie bardzo często, i bywa bardzo często niejasne. Mamy zdjęcie, które możemy zrobić zawsze, i o tym się też dzisiaj dowiemy, bo zaczniemy od podstaw z prawem autorskim. Zdjęcie, które możemy zrobić w każdej chwili, i to zdjęcie będzie problematyczne dopiero wtedy, kiedy będziemy chcieli je opublikować. Kiedy będziemy chcieli je opublikować, czyli rozpowszechnić jakąś treść, w tym wypadku zdjęcia, będziemy musieli też sprawdzić za każdym razem, czy to, co jest na zdjęciu, co chcemy opublikować, co chcemy rozpowszechnić, nie narusza czyichś praw. W tym wypadku na przykład, czy jest jakaś sytuacja, w której George Lucas mógłby mieć pretensje, uzasadnione bądź nie, na to też będzie odpowiedź później, do tego, że my chcemy opublikować w sieci zdjęcie z wizerunkiem Jody i w ogóle, czy możemy stworzyć taki projekt, zanim jeszcze zrobimy zdjęcie Jody w 3D, a potem, czy możemy to zdjęcie opublikować na licencjach Creative Commons. I dla Państwa, dla tych z Państwa, którzy nie spotkali się wcześniej z licencjami Creative Commons, ten mały podpis w rogu jest dosyć ważną informacją. Taki sam podpis będzie na końcu prezentacji i on trochę zdradza i spoiler alert, jak przed serialem. Ten podpis zdradza informację bardzo skrótowo o tym, co mogą Państwo zrobić z tym zdjęciem i co mogą Państwo zrobić z tą prezentacją. Ten podpis tutaj zawiera kilka bardzo ważnych informacji. Skrót CC BY to jest cały temat naszej prezentacji dziś i spotkania. To jest Creative Commons uznanie autorstwa, jedna z najpopularniejszych licencji, która pozwala tak naprawdę na prawie wszystko z perspektywy prawa, co mogę zrobić z tym zdjęciem. Mamy tytuł tego zdjęcia i mamy jeszcze informacje, gdzie możemy je znaleźć. Tytuł Creative Commons, Creative Tools w tym momencie to jest oznaczenie autora. Jak Państwo też widzą, Creative Tools to prawdopodobnie nie jest imię i nazwisko, czyli nie jest to Adam Mickiewicz albo nazwa imię i nazwisko fotografa, tylko jest nick wzięty z serwisu. To też jest ciekawostką, co się zmieniło mocno w prawie autorskim w związku z internetem. Dzisiaj mamy do czynienia znacznie więcej z autorami, którzy występują anonimowo albo pod nickami, bo publikujemy znacznie więcej w sieci, gdzie się posługujemy bardzo często nickami. Natomiast wcześniej, kiedy tworzyliśmy głównie analogowo, oczywiście znacznie więcej autorów tworzyło pod swoim imieniem i nazwiskiem. To też jest oczywiście kwestia tego, jak wielu autorów dzisiaj tworzy więcej przez to, że ma dostęp do prostych narzędzi. Tutaj widzimy druk 3D, pewnie 2-3 lata temu rozmawialibyśmy głównie o fotografiach robionych za pomocą telefonu komórkowego. Więc te technologie się upowszechniają, my się popularyzuje się bycie autorem i bycie twórcą. I oczywiście to jest ten element historii ostatnich parunastu lat, który doprowadził nas do tego, że w ogóle zaczęliśmy się zajmować alternatywnymi modelami związanymi z prawem autorskim. Do tego slajdu jeszcze będę wracał. Natomiast może od razu podrzucę Państwu dwa linki, które warto będzie otworzyć. Będę Państwa prosił za chwilę, żeby odpowiadać na pytania z nimi związane, ale na początku proszę tylko otworzyć te dwa. Proszę otworzyć te dwa linki sobie i gdzie się schować nawet z boku, przyjrzeć się im na szybko i zastanawiać w wolnej chwili, czym się różnią te dwa zdjęcia od siebie. Nie chodzi mi o to, co jest na tych zdjęciach, tylko jak Państwo sądzą, czym się one mogą różnić z perspektywy prawa autorskiego. A zaraz będę o to pytał. Wracając do problemu prawa autorskiego, jeszcze zanim przejdziemy do licencji Creative Commons, warto sobie uporządkować kilka podstawowych rzeczy. Nie wiem, czy bywali Państwo na przykład na szkoleniach z prawa autorskiego kiedyś wcześniej, co się bardzo chwali, bo dzisiaj prawo autorskie jest potrzebne każdemu z nas, kto pracuje twórczo. Tak, będziemy zaraz rozważać nie tylko co właśnie się znajduje na zdjęciach, ale też co w wyniku tego, co się znajduje na zdjęciach i tego, czego nie widać na zdjęciu. Mała podpowiedź, proszę się zastanowić, czego na zdjęciu nie widać, a co jest kluczowe z perspektywy prawa autorskiego do zdjęcia. Prawo autorskie. Kilka slajdów, bardzo skrótowo. Prawo autorskie przysługuje twórcy. Bardzo ważna rzecz. Ostatnio na innym kursie learningowym pojawiło się ciekawe pytanie dotyczące tego, czy uczeń niepełnoletni, który tworzy na plastyce swoje obrazy i tworzy obrazy, których temat jest zadany przez nauczycielkę, czy to on jest twórcą, czy to jemu przysługują prawa autorskie,
Czy prawa autorskie przysługują nauczycielce czy nauczycielowi, który zlecił temat? Czy może prawa autorskie przysługują rodzicom w takim wypadku? I odpowiedź jest bardzo prosta, chociaż wiele osób na początku mogłoby odpowiadać inaczej. Prawa autorskie zawsze przysługują tej osobie, która będzie tworzyć dany utwór. Ale rodzicom takie prawa nie przysługują, oni są jedynie dysponentami praw autorskich, majątkowych, których za chwilę swoich dzieci, dopóki ci nie uzyskają pełnoletności. Natomiast jeśli chodzi o sytuację z nauczycielką, to jest ciekawsza sytuacja, bo za każdym razem, gdybyśmy na przykład okazało się, że uczymy genialnego malarza, na przykład w naszej klasie uczy się kolejny młody Dali, na przykład Salvador Dali. I on tworzy niesamowity obraz, natomiast ten obraz został nie tylko zainspirowany, co będzie jednym wątkiem autorskim, ale bardzo dużo jako nauczyciel mu podpowiadaliśmy. Może nawet narysowaliśmy fragment, na przykład naszkicowaliśmy to, co powinien wypełnić kolorem. W tym wypadku może się pojawić sytuacja, w której jesteśmy współautorem takiego utworu, ale sama sytuacja, w której my tylko na przykład mówimy komuś, co ma namalować, ale ta osoba całkowicie odpowiada za wykonanie tego utworu, jest posiadaczem, jest twórcą, będzie posiadaczem wszystkich praw, o których za chwilę. To jest trudna sytuacja, nie zawsze jasno zrozumiała, też dlatego, że przy prawie autorskim bardzo wprowadzamy dużo takich dodatkowych elementów, jak inspiracja, inspirowanie się czyimś utworem, jak wykorzystywanie czyichś utworów do remiksowania, do tworzenia własnych, łączenie utworów. Film jest ciekawą sytuacją. Film prawie nigdy nie ma jednego autora. Mamy współautorów, reżysera, operatora. Każdy z nich gdzieś się przyczynia do tego ostatecznego efektu. Natomiast co do zasady prawo przysługuje twórcy. Jest to osoba fizyczna, nawet niepełnoletnia. I są też sytuacje, w których prawa autorskie będą się właśnie rozbijać, o czym za chwilę, na dwie różne części. I tak na przykład możemy mieć sytuację, w którym pracodawca przejmuje część naszych praw, te prawa, na których można zarabiać, czyli prawa majątkowe, w sytuacji, w której zlecił nam utwór, czyli płaci nam za jego wykonanie. My zawsze będziemy autorem tego utworu, natomiast nie będziemy mogli na nim zarabiać, jeśli dostajemy za to pieniądze i zostało nam to bardzo jasne i konkretnie zlecone. Do tego wrócimy nawet bardziej szczegółowo. Albo sytuacja, którą pewnie znają Państwo z tabloidów z ostatnich paru lat. Nie wiem, czy kojarzą Państwo historię, takie jak historię Czesława Miłosza, przepraszam, Czesława Niemena i kłótni jego spadkobierców o część praw autorskich. Albo jedna z ciekawszych i bardziej kontrowersyjnych historii to jest opublikowanie przez kardynała Stefana Dziwisza części wspomnień papieża Jana Pawła II, które w jego testamencie zostały zapisane właśnie kardynałowi. Natomiast w testamencie była prośba o to, żeby część tych utworów spalić. I w momencie, kiedy Jan Paweł II jest... Jeszcze wrócę do praw pracowniczych za chwilę, także proszę się nie martwić. W momencie, kiedy Jan Paweł II wyznacza spadkobiercę, czyli osobę, która po jego śmierci ma zarządzić jego prawami autorskimi, ta osoba, będąc spadkobiercą, przyjmuje możliwość zarządzania tymi prawami. I oczywiście powinna zgodnie z testamentem wykonać to, co mówi testament, ale też tak naprawdę staje się w tym momencie osoba o dowolnej sile, możliwościach wykonania z tych praw. Więc prawa autorskie będą przysługiwać najpierw twórcy, ale kiedy żyje, kiedy natomiast umiera, zaczynają przechodzić do jego spadkobierców, a w sytuacji, kiedy ktoś nam zleca i płaci za wykonanie konkretnego dzieła, te prawa autorskie majątkowe będą przechodzić na naszego pracodawcę. Ale żeby nie robiło się to zbyt skomplikowane, to teraz to sobie dokładnie jeszcze wyjaśnię. Powstaje utwór, czyli osoba, która pociąga za spust migawki aparatu fotograficznego, robi zdjęcie Czesławowi Miłoszowi, albo kiedy za życia Jan Paweł II pisze swoje pamiętniki albo listy. W tym momencie utwór konstytuuje się i powstaje. Nawet gdyby ten utwór nie został ukończony, co oczywiście nie jest możliwe w przypadku zdjęcia, ale w wypadku książki, czy listów, czy takiego utworu pisanego, oczywiście może zostać nieukończony, to nie ma żadnego znaczenia. Czy napiszemy to na papirusie, czy nagramy naszą książkę na dyktafon i ona będzie tylko nagraniem, a nie będzie spisana, to też nie ma znaczenia. To już zaczyna być utwór. Takim ciekawym przykładem jest sytuacja, w której wypowiadamy wiersz po raz pierwszy. Ten wiersz na przykład improwizujemy podczas spotkania literackiego. Nie jest zapisany,
Nie ma nawet nagrania, ale jeśli są świadkowie, którzy są w stanie to potwierdzić, że my go powiedzieliśmy, to ten utwór już egzystuje. Pytanie, czy oczywiście jesteśmy w stanie go odtworzyć, czy mamy jakąś dokumentację na to, czy są świadkowie, którzy są w stanie powiedzieć dokładnie tak ten utwór zabrzmiał, ale to jest już utwór. To jest to, co ustawa będzie definiowała i dlatego chciałem odwrócić tę sytuację i to, co widzą Państwo na slajdzie, jako przejaw działalności twórczej o charakterze indywidualnym ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości przeznaczenia i sposobu wyrażenia. I kolejna ważna rzecz, nie wiem, czy czują się Państwo twórcami, autorami i autorkami, ale to nie ma znaczenia, czy czują się Państwo jak osoby, które piszą coś wartościowego, czy może tylko piszecie coś do szuflady i do własnej rozrywki. Prawo autorskie nie wchodzi w kwestię jakości naszych utworów. Prawo autorskie nie widzi różnicy między Salwadorem Dalim a właśnie tym nastoletnim malarzem młodym, który rysuje czy maluje coś na plastyce. Z perspektywy prawa autorskiego, jeśli ich twórczość ma indywidualny charakter, czyli oni nadają tej twórczości indywidualny charakter, ustalą w jakiś sposób ten utwór, nie ma znaczenia wartość ani przeznaczenie, po co to robią, czy chcą na tym zarobić, czy zrobili to do szuflady. Prawo autorskie w tym momencie zaczyna wchodzić w grę i to, co oni stworzyli, pamiętniki Jana Pawła II, obraz narysowany przez 14-latka na zajęciach z plastyki, czy obraz Salwadora Dalego, już z jego na przykład późnego okresu, kiedy jest bardzo znany i tworzy wielce wartościowe utwory, które są sprzedawane za ogromne pieniądze na aukcjach, wszystkie utwory zaczynają być chronione przez prawo autorskie. Pytanie, w jaki sposób będą miały ochrony, to jest nasza dalsza część wykładu. I co do zasady, jeśli autor nie podejmie żadnych działań, to znaczy, kiedy po prostu stworzy swój utwór, nawet nie musi go podpisać, co się bardzo często zdarza i z tym też będziemy musieli się zmagać, ten utwór posiada pełną ochronę praw autorskich, to znaczy, że będzie zabezpieczał wszystkie prawa, które przysługują autorowi, majątkowe i osobiste, o których zaraz będzie mowa. Przycina dźwięk czy przycina wideo? To taka krótka przerwa techniczna tylko, żebym wiedział, czy na pewno jest OK. Obraz. Włączę i wyłączę kamerę, dobrze? Nie ma zmian. To ja proponuję, że wyłączę swoją twarz, której też nie jestem wielkim fanem, więc może jak ją wyłączę, będzie wszystkim lepiej i nie będzie migać obraz, nie będą się Państwo dekoncentrować i zostaniemy przy prezentacji plus obrazie, dobrze? Czy ktoś ma coś przeciwko? Super. To wyłączam swój obraz. Jesteśmy na jedną techniczną nogę lżejsi. Dobrze, wracamy do prezentacji. Utwór powstaje. Jeśli autor nie jest w ogóle świadomy egzystowania ustawy o prawie autorskim, na przykład polskiej ustawy o prawie autorskim z 1994 roku, to tak czy siak przysługuje mu ochrona. Jeżeli na przykład autor nie opublikuje swojego utworu, nie zostanie wydany w dużym wydawnictwie, czy nie trafi na aukcję, tylko na przykład jest gdzieś na strychu autora, malarza nieznanego, nadal będzie przysługiwała mu ochrona. Jeżeli to jest autor, który zawodowo publikuje i zna się na tym, zarządza swoimi prawami autorskimi, tak samo oczywiście będzie mu przysługiwała po ochronę. I to jest dosyć duża ciekawostka, ponieważ od końca XIX wieku, od konwencji bernejskiej, którą podpisały w tym momencie już wszystkie kraje na świecie, przyjęto taką zasadę, wcześniej było zupełnie inaczej, autor, który chciał ochrony, czyli na przykład chciał, aby jego książka czy jego obraz, chociaż zaczęło się wszystko od książek, aby była chroniona przez prawo autorskie, musiał się zgłosić, zwykle do specjalnego urzędu. Zaczęli to Brytyjczycy w XVII wieku dla wydawców książek i drukarzy. Musiał się zgłosić albo wydawca, albo autor, aby przysługiwała mu ochrona. Jeżeli na przykład chciał wydawać jako jedyny daną książkę, musiał ją zgłosić. Więc ta sytuacja odwraca się pod koniec XIX wieku, kiedy po spadku cen papieru i druku, tak jak wszyscy właśnie nie pamiętamy, ale wiemy to z historii, w XIX wieku popularyzuje się bardzo prosty, tani druk i masowy. Powstaje coraz więcej książek, coraz więcej autorów wydaje, bardzo tanie egzemplarze nawet.
I też książki zaczynają podróżować, to znaczy zostają być bardzo szybko wydawane między różnymi krajami. Rośnie ogromny rynek amerykański, chociaż najwięcej twórczości powstaje nadal jeszcze w Europie, we Francji i Wielkiej Brytanii. Więc wtedy przyjmuje się zasadę, że skoro jest coraz więcej utworów, coraz więcej autorów potrzebuje ochrony, to trzeba to ułatwić. Trzeba w jakiś sposób zawalczyć z tą biurokracją, która ogranicza być może szybkość wydawania nowych utworów. I przyjęto w konwencji berneńskiej regulującej prawo autorskie globalnie zasadę: autor nic nie musi robić. Autor nie musi być świadom działania prawa autorskiego. Autor może zadbać o to, by być autorem czy autorką i tworzyć, a niekoniecznie musi być świadom całego tego zaplecza prawnego i finansowego za tym stojącego. Oczywiście w tamtym momencie to było dosyć wygodne rozwiązanie, ale dzisiaj zaczyna nam uderzać nas z drugiej strony i niestety bywa problematyczne. I to jest ciekawa część. Pod koniec XX wieku pojawiają się nowe pomysły, jak to rozwiązać. Kiedy pojawia się internet i utworów robi się jeszcze więcej, czyli to, co Państwo pewnie widzą z sieci, gdzie wejście na dowolny serwis typu YouTube pokazuje, jak dużo nowych utworów jesteśmy w stanie publikować codziennie, że te utwory tworzymy za pomocą telefonu komórkowego. Każdy, kto ma laptopa, napisał pewnie nie jedną stronę, którą opublikował w sieci, albo wrzucił swoją prezentację z pracy, czy prezentację jakąś hobbystyczną, albo w ogóle zrobił coś hobbystycznego i opublikował to w sieci. Zaczynamy tak czy siak być tymi autorami i podlegać tym ustawom, które regulują prawo autorskie. I pojawia się ciekawy pomysł, który jest tematem naszego webinarium, że autorzy chcieliby tak naprawdę nie do końca, nie zawsze i nie wszyscy, nie mieć tej automatycznej ochrony przez prawo autorskie, tylko chcieliby móc tym zarządzać. Czyli na przykład mogli definiować, na co pozwolą swoim odbiorcom, a czego zabronią. I tu pojawia się ogromny rozdźwięk, to widzą Państwo w tej sytuacji, między C i CC. I szybkie też pytanie, znaczek C. Rozpoznają Państwo, gdzie go najczęściej widujemy i co ono oznacza według Państwa? Na książkach oczywiście się pojawia. C jest symbolem copyrightu. No i właśnie, tu pierwszy ciekawy mit się pojawił. Jeżeli jest znaczek C, że to oznacza, że nic nie można z daną książką zrobić. I to jest nic o tyle, że C jako copyright niekoniecznie musi oznaczać to, że z daną książką nic nie można zrobić. Natomiast C copyright ma wskazywać, jest oznaczeniem międzynarodowym dla tego, kto jest autorem, kto jest posiadaczem praw autorskich majątkowych do danego utworu. Więc C widzimy prawie wszędzie. Nawet C spotkamy w książkach, które wydawane są na licencjach Creative Commons. Natomiast przyjęło się, że znaczek copyright będzie oznaczał sytuację, w której prawo autorskie jest w pełni chronione i wszystkie prawa autorskie majątkowe są zabezpieczone. I to właśnie, tak jak ktoś z Państwa już przed chwilą napisał, to będzie oznaczało najczęściej, że dane wydawnictwo, dana książka dostępna jest w taki sposób, że nie możemy z nią nic zrobić poza kupieniem książki, przeczytaniem jej i o czym za chwilę, poza wykorzystaniem jej w ramach dozwolonego użytku. I to jest sytuacja, w której autor nie podjął żadnej decyzji zwykle, czy wydawnictwo nie podjęło żadnej decyzji, żeby zmienić prawo autorskie. To jest sytuacja, w której wykorzystują oni pełną ochronę prawną autorską wynikającą z ustawy. I jest druga sytuacja, Creative Commons, specjalnie zaznaczona kolorowo, gdzie autor, i to jest zwłaszcza koniec XX wieku i teraz rozwija się to najbardziej w ciągu ostatnich paru lat, kiedy autor podejmuje decyzję, że chciałby swoje prawa autorskie podzielić na kawałki. I zaraz będziemy sobie te kawałki opisywać. Jest to sytuacja, w której zwłaszcza w internecie autor powoduje i zachęca swoich użytkowników do tego, żeby tworzyli nowe utwory bardzo często na bazie jego utworu, albo przynajmniej pozwala im na kopiowanie. Z czego to wynika? Z czego wynika możliwość zarządzania swoimi prawami i z czego wynika możliwość tego, że możemy albo przyjąć pełną ochronę prawną autorską, albo możemy przyjąć własne zasady, czyli na przykład użyć licencji Creative Commons. Już mówili Państwo wcześniej o tym, że prawa autorskie dzielą się na dwie części, na osobiste i majątkowe. Osobiste to takie, które będą wskazywały na związek między autorem a jego utworem. I tutaj kilka przykładów. Podpis. Fryderyk Chopin zawsze będzie osobą, która skomponowała te utwory, które napisał. Adam Mickiewicz zawsze będzie autorem Pana Tadeusza. Nawet
kiedy minie bardzo dużo czasu, zresztą świetny przykład, jak bardzo dobrze prawa autorskie osobiste działają, to Homer. Nawet jeżeli nie jesteśmy do dzisiaj pewni, czy Homer na pewno żył, albo czy Homer nie był przypadkiem grupą autorów, może którzy w ogóle działali na przestrzeni wielu lat, a nie był tylko jedną postacią, tak jak się przyzwyczailiśmy dzisiaj uczyć, poddając to pod wątpliwość. To, że przypisujemy Odyseję Homerowi, to oznacza, jak skuteczne jest prawo autorskie. On jest stary jak świat. Natomiast, co też jest ważne, to, że stary jak świat powoduje, że zapomniałem bardzo często, że prawo autorskie osobiste jako takie nigdy nie potrzebowało specjalnej ochrony. Prawo autorskie osobiste wynikały z naszych działań kulturowych, czyli z tego, że jeżeli ktoś wykonuje jakąś pracę, to staramy się tej osobie zapłacić. Jeżeli ktoś tworzy i wymyśli coś po raz pierwszy, albo napisał coś po raz pierwszy, to tak czy siak zwykle większość kultur na świecie była w stanie oddać honory autorowi czy autorce. I to było prawo autorskie osobiste. Natomiast ta druga część, zaraz przeskoczę do wolnego użytku, widzę, że już się pojawia. Ta druga część majątkowa, którą widzimy tutaj, to jest sytuacja, która zaczyna się rodzić w historii około XVII wieku, kiedy w ogóle prawa autorskie zaczynają działać jakkolwiek ekonomicznie. Do tamtej pory prawie nie było sytuacji, w której prawa autorskie miały znaczenie ekonomiczne. W ogóle nie istniały prawa autorskie jako takie. W ekonomii mieliśmy sytuację, w której pojawiali się mecenasowie, czyli osoby, które płaciły bardzo dużo za stworzenie jakiegoś utworu, na przykład na malowanie czyjegoś portretu, czy wykonanie jakiejś rzeźby, albo za zaplanowanie i zbudowanie bazyliki, powiedzmy. Natomiast ta sytuacja nie wymagała regulacji prawnych. To były po prostu bardzo proste układy między mecenasami i twórcami. Większość twórców tworzyła sama dla siebie i nie mieli żadnej ochrony specjalnej. Jeżeli udało im się, to oczywiście ich imię, nazwisko nosiło się przez wieki. Tak jak wiele utworów pewnie Państwo do dziś mogliby wymienić, bardzo, bardzo starych, z początku średniowiecza nawet, które mają bardzo często, jeśli tylko znamy autora, to przypisujemy go. Natomiast prawa autorskie majątkowe, które się pojawiają później, to są te prawa, które znamy i które rozpoznajemy, o których słyszymy najwięcej dzisiaj. To są te, które pozwalają autorowi na to, żeby po pierwsze pozyskiwał opłatę za wykorzystywanie jego utworu. Czyli wyobraźmy sobie najprostszą sytuację. Ostatnia piosenka, którą słyszeli Państwo w radiu, ona działa w systemie praw autorskich majątkowych, czyli radio, które emituje tę piosenkę, musi zapłacić przez pośredników, czyli zwykle organizację zbiorowego zarządzania, autorom tej piosenki, kompozytorowi oraz wykonawcy tego utworu, jakąś minimalną opłatę za każdy raz, kiedy to odtwarza, też dlatego, że radio jest komercyjnym podmiotem. Natomiast jeżeli my odtworzymy sobie tę piosenkę w domu z naszej płyty albo odtworzymy ją z serwisu YouTube, to podpadamy pod ten trzeci element slajdu, czyli pod dozwolony użytek. I tutaj celowo podałem przykład radia, gdzie sytuacja zawsze będzie bardzo jasna. W momencie, kiedy ktoś komercyjnie wykorzystuje nasz utwór, czyli uzyskuje za niego jakąś opłatę albo jakąś korzyść finansową, będzie wchodziło w grę wykorzystywanie praw autorskich majątkowych. Sytuacja, w której będziemy wykorzystywać utwory nie tyle niekomercyjnie, ale na własny użytek, to jest bardzo istotne rozróżnienie, na własny, czyli dla nas, dla naszych najbliższych, prawo autorskie pozwala robić nam to bez opłaty. Zezwolony użytek, o którym jeszcze za chwilę, to jest właśnie możliwość wykorzystywania praw czyjegoś utworu w ramach prawa autorskiego, ale w zakresie wykorzystania tego niekomercyjnie, to jest najważniejszy element i tylko i wyłącznie dla nas samych albo dla naszych najbliższych. Nie musimy się wtedy pytać ani o zgodę, ani płacić autorowi. Sytuacja, w której dozwolony użytek będziemy przekraczać, czyli na przykład chcieli Państwo, tak jak to radio, zarabiać na czyimś utworze, na przykład zarabiać na puszczaniu kawałków zespołu Ich Troje, który już dzisiaj nie działa, to oczywiście nadal, jeżeli ten zespół nie działa, musimy płacić temu zespołowi i jego, czy to firmie producenckiej, czy może bezpośrednio osobom zaangażowanym w ten zespół, za każdym razem, kiedy będziemy puszczać to w radiu. Sytuacja pomiędzy tymi dwoma, czyli wyobraźmy sobie, że to nie radio, tylko organizujemy imprezę na wolnym powietrzu, nie tylko dla naszych znajomych, czyli na przykład piknik miejski i chcemy puścić tam utwory tego zespołu, właśnie, powiedzmy zespołu Ich Troje. Jak Państwo sądzą, czy
to jest sytuacja, która będzie wymagała uiszczenia opłaty i zapłacenia im, czy skoro nie bierzemy za to pieniędzy i nie ma w naszym, na naszym pikniku reklam, to czy powinniśmy je zapłacić? Trzeba zapłacić, dokładnie. I to jest sytuacja, w której nawet niekomercyjne wykorzystanie utworu, ale takie, które nie jest na dozwolony użytek osobisty, czyli nie jest tylko dla nas i naszych najbliższych osób, wymaga uiszczenia opłaty. Te opłaty będą za każdym razem inne, to znaczy będą wyższe i niższe, zależy od tego, ile my zarabiamy albo nie zarabiamy na utworze, ale każde rozpowszechnienie będzie wymagało uiszczenia opłaty. Dobrym przykładem akademickim może, żeby odejść od muzyki, są punkty ksero. Wyobraźmy sobie sytuację, w której mają Państwo podręcznik i ten podręcznik kserujemy naszemu jednemu studentowi. Mamy podręcznik tej w niewielkiej ilości, nie ma go w bibliotece. Robimy ksero. Robimy ksero studentowi i prosimy go, żeby się przygotował z tego podręcznika na przykład, albo to jest dla niego dodatkowy materiał. Jest to jedna osoba, z którą będziemy się znać osobiście, więc działa tutaj dozwolony użytek osobisty. Dodatkowo, co pewnie Państwo świetnie wiedzą i słyszeli już o tym, jeżeli robimy coś takiego na uczelni, czyli kseruję fragment podręcznika dla swoich studentów, to podlegam jeszcze dodatkowemu użytkownikowi, przepraszam, dodatkowemu zakresowi dozwolonego użytku, to jest dozwolony użytek publiczny, któremu podlegają uczelnie, szkoły i instytucje edukacyjne. I tu mamy dwa rodzaje dozwolonego użytku, o nich jeszcze za chwilę opowiem trochę więcej. Natomiast to jest ważne rozgraniczenie, te sytuacje nadal będą ograniczone. Znaczy one są bardzo wąskie i kolejnym przykładem jest moment, kiedy chcemy tą kserówkę skserować w 20 egzemplarzach. I nie rozdajemy jej naszym studentom, tylko bierzemy tą kserówkę na ulicę i chcemy ją rozdawać osobom na ulicy, przed uczelnią. Chcę wyobrazić bramę do Uniwersytetu Warszawskiego i osoba, która rozdaje za darmo skserowane fragmenty podręcznika przed bramą do Uniwersytetu Warszawskiego. Czy to będzie zgodne z prawem, czy nie? Dokładnie. Na ulicy też nie można. Nawet gdybyśmy nie brali za to pieniędzy, nawet gdybyśmy sami zrobili te kserówki i chcieli je rozdawać za darmo, nie znamy tych osób, którym je rozdamy, więc nie podlegamy pod dozwolony użytek osobisty. I nie są to nasi studenci, nie są to zajęcia, więc nie podlegamy pod ten wyjątek dodatkowy dla uczelni, gdzie również nie możemy, gdzie również w tej sytuacji nie moglibyśmy rozdawać tych kserówek. I to są różne rozgraniczenia. Więc kserowanie na naszej uczelni działa, kserowanie uczniom w szkole działa, zrobienie, puszczenie filmu, o czym też było, jak widziałem pytanie, czy fragmentu muzyki na lekcji działa. Ale w momencie, kiedy będziemy chcieli to rozpowszechniać, czyli na przykład będziemy chcieli zacząć to taki utwór wrzucić na serwis z prezentacjami, powiedzmy. Zrobiliśmy prezentację na lekcji i w tej prezentacji na zajęcia akademickie czy na lekcje wykorzystaliśmy fragment filmu Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy. I ten fragment na lekcji możemy puścić zawsze, ale jeżeli ten fragment nie będzie podlegał pod na przykład cytat, o którym za chwilę, to opublikowanie tego w publicznym serwisie, na przykład SlideShare, który może Państwo znają, nie będzie już podlegało pod dozwolony użytek. I to jest poważny problem, na który bardzo często nie zwracamy uwagi. Dzisiaj, zwłaszcza prowadząc coraz więcej dydaktyki przy pomocy internetu i albo publikując coraz więcej w sieci, albo robiąc kursy e-learningowe, bardziej musimy uważać na prawo autorskie niż wcześniej, kiedy fizyczny budynek uczelni czy szkoły chronił nas całkowicie od naruszenia prawa autorskiego, bo fizyczne ograniczenie nawet nie pozwalało i nie ułatwiało przekroczenia dozwolonego użytku nigdy. To po prostu było prawie niemożliwe. Natomiast dzisiaj internet to zmienia. I tylko przejdę na chwilę jeszcze, do podstaw prawa autorskiego, zanim przejdziemy do rozwiązań tego problemu. To jest to, jak długo trwają prawa autorskie. Czyli prawa autorskie, o czym też warto pamiętać, majątkowe, to tylko przypomnę jeszcze na chwilę tutaj jedną rzecz, osobiste. Pamiętają Państwo Homera i Pana Tadeusza, którzy są związani ze swoimi utworami w sposób stały i niemożliwy do rozwiązania. Prawa autorskie osobiste będą trwały wiecznie. Wiecznie to znaczy
No właśnie, nie da się ich oderwać. Nawet gdybyśmy anulowali prawa autorskie jako takie, gdyby anulować ustawę zupełnie i anulować wszystkie porozumienia międzynarodowe, nie dałoby się z ludzi pamięci wyprzeć tego, że najbardziej znani autorzy są autorami swoich utworów. Natomiast jeśli chodzi o prawa autorskie majątkowe, czyli to, czy wydawnictwo, które wydaje, nie wiem, powiedzmy Jerzego Pilcha i sam Pilch, jak długo oni mogą zarabiać na swoich utworach, to jest część praw autorskich majątkowych i te, jako sztuczne, jako wymyślone dodatkowo przez system prawny, są zawsze ograniczone w czasie. Zawsze ograniczone w czasie, to znaczy będą się kończyć zależnie od tego, jak dany kraj to wyznaczy. Natomiast większość krajów na całym świecie przyjęła konwencję bernejską i reguluje sobie ten okres trwania czas autorskich majątkowych wspólnie. Zawsze będą trwać one przez całe życie autora, co jest oczywiście jasne, a potem zwykle co najmniej 70 lat od jego śmierci. To jest ten moment, kiedy wchodzą w grę spadkobiercy. To jest to, wracając do Państwa z przykładem Jana Pawła II czy Sławem Niemenem, to też może dosyć bolesna konstatacja, ale moment, kiedy prawo autorskie, majątkowe przechodzą do spadkobierców, bardzo często zmieniają się sytuacje związane z tymi prawami autorskimi. Bardzo często to wtedy dochodzi do najciekawszych sporów. Zresztą, jeśli ktoś się Państwa na przykład zajmował jakimś negocjowaniem i zakupem praw autorskich od jakiegoś podmiotu, to zdecydowanie częściej prościej i łatwiej i taniej nabywa się od autorów żyjących niż od ich spadkobierców, którzy bardzo często wyceniają te prawa autorskie na znacznie więcej i znacznie rzadziej chcą je sprzedawać. Tak, to będziemy mieli sytuację tutaj. 70 lat od śmierci twórcy. I jeszcze mamy dodatkowe elementy, gdzie prawa autorskie mogą trwać krócej, na przykład dla emisji programów radiowo-telewizyjnych, których w Polsce przyznaje się im 50 lat ochrony od czasu, kiedy zostały pierwszy raz wyemitowane. I sytuacja na przykład, kiedy utwór nie został rozpowszechniony, czyli powstał do szuflady i nie został rozpowszechniony za życie autora, to liczymy, jeżeli znamy datę, kiedy powstał, czyli na przykład da się to ustalić, to liczymy mu 70 lat od daty powstania utworu. Szczegółowe informacje jeszcze o tym, jak długi jest czas trwania poszczególnych sytuacji prawno-autorskich, zostawię w linku do kalkulatora domeny publicznej. Natomiast to jest ważny element, który widzą Państwo tutaj. Co się dzieje, kiedy prawa autorskie majątkowe wygasają? Oczywiście to, co wiemy już przed chwilą, to, że prawa autorskie osobiste będą trwały wiecznie, czyli nadal pan Tadeusz będzie autorstwa Adama Mickiewicza, a film reżyserii Andrzeja Wajdy, pan Tadeusz, nadal będzie w reżyserii Andrzeja Wajdy, nawet kiedy minie już te 70 lat od śmierci, przyszłej śmierci Andrzeja Wajdy, to kiedy ten utwór, kiedy prawa autorskie wygasają, czyli w przypadku filmu pan Tadeusz, to będzie dobry przykład, to będzie 70 lat od śmierci wszystkich najważniejszych współautorów, czyli reżysera, scenarzysty, który modyfikował książkę pod scenariusz, prawdopodobnie jeszcze operatora, być może jakichś dodatkowych osób, które się, drugi reżyser prawdopodobnie był przy tym filmie. Kiedy wszyscy oni umrą i czego im nie życzymy i minie jeszcze 70 lat od ich śmierci, ten utwór w postaci filmu przechodzi do domeny publicznej. Prawa autorskie majątkowe wygasają i pytanie retoryczne do Państwa, co możemy z takim utworem wtedy zrobić? Ktoś wie? Odpowiem wyprzedzając, chociaż już widzę, że się pojawiają pierwsze osoby, które piszą. Z takim utworem możemy zrobić wszystko. Pewnie świetnie to mogą Państwo kojarzyć z takich bardzo tanich wydawnictw, które wydają lektury szkolne. Czyli jest takich kilka w Polsce, które wydają po kosztach druku za bardzo, bardzo niskie stawki klasykę literatury XIX-XVIII wiecznej. Mogą to robić dlatego, że prawa autorskie majątkowe wygasły, nie muszą już płacić nic spadkobiercom, nie muszą płacić nic na przykład posiadaczom praw autorskich majątkowych w postaci starszych wydawców, bo wydawcy też już nie mogą tych praw autorskich posiadać. Wydawcy, którzy nawet zakupili prawa autorskie majątkowe, też mają dyspozycję nad nimi tylko i wyłącznie przez 70 lat od śmierci twórcy. To prawa autorskie majątkowe wygasają, możemy zrobić wszystko. I tutaj będzie pierwszy ciekawy przykład dla Państwa i link, jeżeli ktoś go nie zna. To poza tymi wydawnictwami, które w bardzo tani sposób wydają te książki,
Można oczywiście zrobić samemu takie wydanie i można na przykład opublikować je w sieci. I tak działa serwis Wolne Lektury. W wolnej chwili polecam przyjrzeć się. I tak, jeśli chodzi o domenę publiczną, sam ten termin nie występuje w prawie autorskim polskim. Jest to termin, który zapożyczamy z systemu prawnego nie tylko anglosaskiego, ale fakt, że domena publiczna jako public domain pojawiła się głównie i działa w Stanach Zjednoczonych jako termin prawny. Natomiast u nas jest to po prostu czas, po którym wygasają prawa autorskie majątkowe. Jest skomplikowane określenie, więc domena publiczna bardzo łatwo się popularyzuje i pod hasłem domena publiczna będziemy mieli właśnie te utwory, do których prawa autorskie majątkowe już wygasły, albo te utwory, co do których prawa autorskie majątkowe nigdy nie działały. Czyli na przykład utwory, co też zobaczymy za chwilę, których autor zdecydował się nie wykorzystywać w ogóle praw autorskich majątkowych, czyli od razu przekazał je do domeny publicznej. I od razu kilka pytań się pojawia, na które odpowiem od razu. Czy to oznacza, że nie trzeba poddawać autora? To jest bardzo ciekawe pytanie, na które wcale nie ma prawidłowej odpowiedzi. To znaczy, prawa autorskie osobiste, jak Państwo widzieli kilka slajdów wcześniej, działają zawsze. Więc powinniśmy je podawać, chociażby dlatego, że to jest element, który pomaga cytować utwory, który pomaga uszanować autorów. Natomiast pojawia się problem z perspektywy tego, że prawa autorskich osobistych w momencie, kiedy już wygasną prawa autorskie majątkowe i nawet spadkobiercy nie mają już nic do powiedzenia i nie mają nic do czynienia, to ochrona praw autorskich osobistych nikt prawnie, z nich za nią prawnie nie odpowiada. To znaczy, jeżeli nie podamy pod wydaniem pana Tadeusza dzisiaj imienia Adama Mickiewicza, to nikt nas nie będzie to ścigał, co jest niestety luką w jakiś sposób, trochę dziurą w prawie, natomiast powinniśmy go oczywiście podać. I to nie tylko z perspektywy podawania tego i cytowania prawidłowo utworów, tylko też właśnie dlatego, że prawa autorskie osobiste jako system wymagają poszanowania autora. Jeżeli zmodyfikujemy pana Tadeusza, dodamy 14 księgę, oczywiście możemy podpisać się jako drugi autor. Jeżeli zrobimy remix pana Tadeusza, cokolwiek, możemy się podać jako kolejny autor, ale zawsze powinniśmy podawać autorów utworów pierwotnych. Natomiast jeżeli chodzi o to, co możemy zrobić z takim utworem, to nie wiem, czy kojarzą Państwo Sztuczne Fiołki, serwis na YouTube, na Facebooku, który bardzo mocno remiksuje z dodatkowymi elementami humorystycznymi utwory z domeny publicznej. Można to zrobić i takie serwisy działają w wielu modelach, gdzie utwór z domeny publicznej po prostu, kiedy nie musimy za niego płacić, nie musimy się nikogo pytać o zgodę, zaczyna być bardzo swobodnie wykorzystywany i tak naprawdę bardzo często zyskuje drugie życie. Ale na początek, żeby było prościej, polecam ten przykład z Wolnymi Lekturami. Proszę się przyjrzeć, jakie książki tam znajdziemy. I tu szybkie drugie pytanie, które będzie za chwilę. Jeżeli mamy utwór nie polskiego autora, ale zagraniczny, który został przetłumaczony na język polski, to czy ten utwór będzie chroniony w Polsce? 70 lat od śmierci twórcy, czy 70 lat od śmierci tłumacza? Oczywiście, tłumacza. Myślę, że jakieś nagrody powinien mieć przyszykowane na dzisiaj, tylko nie wiem, jakbym Państwu je potem wysyłał. W momencie, kiedy tłumacz tłumaczy utwór, powstaje nowy utwór, utwór zależny. Czyli utwór bazujący na utworze pierwotnym, natomiast do którego urodziły się nowe prawa autorskie majątkowe po stronie tłumacza. I to wynika z sytuacji, w której prawa autorskie, poza tym podziałem podstawowym na autorskie osobiste i autorskie majątkowe, możemy jeszcze podzielić dodatkowo. To są poszczególne prawa autorskie majątkowe do różnych form wykorzystywania utworu. Wykorzystywanie niestety w prawie autorskim nazywa się bardziej skomplikowanie, bo pola eksploatacji to jest jakiś jeden samodzielny sposób wykorzystania utworu, co do którego twórca może decydować, czy na niego pozwala, czy nie. Czyli sytuacja, w której żyjący autor, powiedzmy J.K. Rowling, która pisze Harry'ego Pottera albo inną książkę, może zdecydować się, czy sprzeda wydawcy możliwość wydawania drukiem swojego utworu, czy może sprzeda również swojemu wydawcy możliwość adaptacji tego utworu do filmu i może to oczywiście zrobić innemu podmiotowi niż wydawca książki. I może też jeszcze zarządzić sytuacją, w której sprzeda komuś prawo do tłumaczenia swojego utworu. I może to zrobić trzem różnym podmiotom. Prawa autorskie podstawowe, jakie znamy
wyróżniamy w ustawie o prawie autorskim, to jest po pierwsze utrwalanie i zwielokrotnienie utworu, czyli wszelkie formy druku i wytwarzania tego utworu, możliwość handlu utworem, czyli obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utworzono utwór, czyli sprzedaż tych książek, w których będzie nasza treść, w zakresie rozpowszechnienia utworu w inny sposób niż w pierwszych dwóch punktach, i tutaj mamy wszelkie formy dystrybucji, na przykład za pomocą internetu albo wszelkich innych technik, które nie są fizycznym zapisem danego utworu, czyli na przykład nie są wydrukowanym egzemplarzem, nie są kopią obrazu i tak dalej. I tu pewnie jeszcze brakuje jednej ważnej rzeczy, którą mogli się Państwo pewnie domyśleć po tłumaczeniu. Tutaj nie ma nic o utworach zależnych i to jest dodatkowe uprawnienie autora. Na chwilę wracając, tu mamy trzy miejsca i trzy sytuacje, w których autor może zarządzić, w jaki sposób chce zarobić na utworze w oryginale. To znaczy, pozwalając na jego druk, można pozwalać na przykład sprzedać prawo do tego, żeby emitować ten utwór w telewizji czy w internecie, no i można sprzedać prawo do tego, żeby ktoś handlował naszym utworem. Ale jeszcze możemy wydać zgodę albo nie wydać zgody, sprzedać albo nie sprzedać takiego prawa do tego, żeby ktoś zmieniał nasz utwór. Czyli na przykład przetłumaczył go, albo z książki zrobił film. Tak jak J.K. Rowling zgodziła się na to, aby powstał na bazie Harry'ego Pottera cykl filmów, potem dodatkowe elementy, i już idąc bardzo, bardzo daleko, w pewnym momencie jakimś utworem zależnym jest na przykład park rozrywki bazujący na Harry'm Potterze, który powstał w Wielkiej Brytanii, w którym mamy już piątą wodę po kisielu od książki, czyli na przykład rozrywki typu, nie wiem, jakieś, zapomniałem, co nawet jest w parkach rozrywki, ale prawdopodobnie może jakiś taki szlak, który można się wystraszyć najbardziej czarnymi postaciami z książki Harry'ego Pottera, jadąc przez bardzo ciemny tunel. I tam mamy nowe zupełnie utwory, ale które są tak naprawdę utworami zależnymi od tych, którym jest Zamek Strachu. Dokładnie, dziękuję za podpowiedź, które są utworami zależnymi od samej książki, która powstała na samym początku. I autor ma tą taką bardzo szerokie spektrum, to znaczy tego, że jest autorem, przysługują mu prawa osobiste, a potem ma możliwość zarządzania swoimi prawami autorskimi majątkowymi i te jeszcze może dodatkowo szafkować. Jeżeli do tej pory to nie było dla Państwa zbyt skomplikowane, to za chwilę może być jeszcze trochę gorzej. Bo oczywiście z tej podstawy prawa autorskiego wynika to, o czym Państwo bardzo często słyszą, czyli ściganie za naruszenia praw autorskich, czyli autorzy, którzy kłócą się o naruszenia ich utworów. Autorzy i wykonawcy, którzy domagają się od siebie różnych opłat za na przykład wykorzystanie kilku fragmentu czy jakiegoś utworu muzycznego w innym utworze. Autorzy, którzy między sobą sprzeczają się o to, czy utwór był inspirowany, czy nie ich utworem. I tak, to jest bardzo skomplikowane i to właśnie wynika z tego, że to zarządzanie polami eksploatacji wcale nie jest łatwe. No i oczywiście, jeżeli jeszcze rozbijemy je w czasie, czyli na przykład utwór, który jest dostępny na rynku przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, to jeszcze dodatkowo mogą nawet wejść kwestie problemów biurokratycznych, czyli czy ktoś ma dowód na daną sytuację, czy ktoś ma dowód w postaci umowy między jednym autorem a drugim, co do na przykład zakresu tego, kto co może wykonać. Ale o tym jeszcze za chwilę. Najgorsza sytuacja, jeśli przepadną te dokumenty i na przykład nie wiemy, kto stworzył utwór, kto go zlecił, do kogo należy i kto posiada prawo autorskie majątkowe. No dobrze, ale teraz, żeby trochę było weselej. Prawo autorskie mówi też o prawach odbiorców, czyli tych osób, które z drugiej strony chcą korzystać z danego utworu. I tutaj na chwilę wracamy do dozwolonego użytku. Osobisty, czyli ten, którego my możemy robić, to jest korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego, nie obejmując programów komputerowych. Proszę zdefiniować to w ten sposób. O ile robimy coś dla siebie albo dla naszych najbliższych, możemy zrobić z posiadanym utworem wszystko. Będąc brutalnym, mogę spalić książkę, którą kupiłem, ale też mogę zrobić kopię DVD z filmem, nawet kilka sztuk, jeśli, chociaż nikt się o to nie może mnie o to zapytać, na przykład przewiduję, że moje dziecko może te płyty DVD w wolnej chwili, kiedy się dostanie do pudełka, zacząć pocierać o dywan i bardzo szybko je zepsuć, także cała kolekcja płyt DVD przepadnie. Myśląc o tym i wyprzedzając fakty, mogę zrobić sobie kopię tych płyt u siebie i to jest dozwolony użytek osobisty. Natomiast ta sytuacja druga, o której mówiliśmy a propos Xero, jeżeli pracujemy w instytucji naukowej bądź oświatowej,
Również możemy korzystać z rozpowszechnianych utworów, natomiast musi to podlegać celom dydaktycznym i prowadzenia własnych badań czy prowadzenia zajęć. I dotyczy to wyłącznie szkół czy instytucji edukacyjnych, naukowych, osób zatrudnionych w nich, czyli prowadzących te zajęcia. I musi to spełniać wymóg również realizacji celów dydaktycznych. Więc tutaj odpowiedź na pytanie, które pojawiało się wcześniej, niestety, i to jest aktualna sytuacja, bo też prawo autorskie, o którym mówimy teraz, może się zmieniać. I ono się zmienia, chociaż bardzo powoli. W tym momencie ten dozwolony użytek publiczny nie dotyczy korepetytorów czy organizacji prowadzących zajęcia czy szkolenia zewnętrznych. Czyli na przykład nawet ta sytuacja, w której ja jestem teraz z Państwem, nie działam w żadnej instytucji edukacyjnej, więc nie mogę w ramach tej prezentacji wykorzystać utworów w ramach dozwolonego użytku publicznego. No to jest bardzo trudna sytuacja, pewnie już pytają się Państwu odpowiedzi na tak, ale jak to ktoś sprawdza, czy ktoś to sprawdza w ogóle i czy to na pewno ma sens? Co do tego drugiego pytania będzie ciężko odpowiedzieć. Większość sytuacji edukacyjnych dzisiaj, tak jak je definiujemy, bardzo często jest niekomercyjnych i chcielibyśmy, i tak byłoby najwygodniej, żeby kiedy uczymy niekomercyjnie kogoś, nieważne czy w szkole, czy w edukacji pozaformalnej, można było robić to bez uiszczania opłat. Niestety tak nie jest. Natomiast co do tego, czy ktoś to sprawdza, to oczywiście będzie pytanie bardzo uzasadnione i praktyczne, bo nie w większości sytuacji nie, ale proszę sobie wyobrazić momenty, kiedy zaczynamy prowadzić edukację poza instytucjami czysto edukacyjnymi, oświatowymi, z wykorzystaniem internetu, o czym już mówiłem wcześniej, czyli na przykład kursy learningowe, gdzie już bardzo łatwo takie naruszenia wykryć i to się zdarza. Też są firmy, które specjalizują się w tym, żeby szukać nie tylko naruszeń na chomiku, o którym pewnie Państwo słyszeli wiele razy, że ktoś tam na przykład szuka osób udostępniających utwory, ale które również sprawdzają kursy learningowe na przykład. Ale do tego jeszcze będę wracał, także proszę zapisywać i zapamiętywać pytania. Ważne, żeby zapamiętali Państwo te dwie formy dozwolonego użytku publicznego i prywatnego. Jeszcze jest trzecia rzecz, bardzo ważna, to jest prawo cytatu, czyli sytuacja, w której w ramach dozwolonego użytku możemy korzystać z fragmentów utworów albo z krótkich utworów w całości, ale znów bardzo ważna rzecz, nie zawsze, tylko dopiero wtedy, kiedy spełnimy warunki cytatu. I tutaj dla ułatwienia, przy czym pewnie jeśli pracują Państwo na uczelni wyższej, to też cytat ma tam trochę inne znaczenie. Oczywiście cytat ma też bardzo ważną rolę naukową. Natomiast w prawie autorskim cytat, który dotyczy wszystkich osób, które rozpowszechniają jakieś utwory, to jest wykorzystanie jakiegoś utworu w uzasadniony sposób. Po pierwsze zawsze oznakowany, zawsze rozpoznawalny, zawsze oznaczony. Uzasadniony celem, na przykład wyjaśnieniu, nauczeniu, krytycznej analizie prawu gatunku twórczości. Na przykład, kiedy piszą Państwo krytykę czyjegoś utworu, mogą Państwo skorzystać z fragmentów tamtego utworu, który jest krytykowany. Jeżeli piszą Państwo artykuł naukowy, w którym odnosimy się do czyjegoś utworu, możemy również go zacytować. Jeżeli piszemy analizę psychologiczną Kawki, oczywiście możemy wykorzystać do tego fragment jego utworu, które będą podbudowywać nasze jakieś tezy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zrobić po prostu sami z siebie wystawę prac jakiegoś fotografa, to nie możemy tego zrobić, bo to nie jest gatunek twórczości osobnej i tutaj potrzebowaliśmy skorzystać z całości jego utworów i na to potrzebujemy uzyskać zgodę. To już nie jest cytat. Kiedy utwór, który tworzymy w całości się, czy w głównej części opiera na cudzych utworach. Więc cytat jest uzasadniony bardzo konkretnie w tych kilku punktach, które tutaj są do znalezienia. Pytanie o kserowanie słuchaczom na kursie trenerskim, tylko poproszę o doprecyzowanie ewentualnie, czy możemy w ogóle skserować utwór i go rozdać. No, jeżeli to będzie kurs trenerski nie podlegający żadnej instytucji oświatowej czy naukowej, to nie będzie podlegał pod dozwolony użytek publiczny. Pytanie, czy w tej sytuacji możemy się zmieścić w dozwolonym użytku osobistym ewentualnie, czyli wszyscy się bardzo konkretnie znają. I drugie pytanie od razu, czy na stronach edukacyjnych zrobię link do innego utworu, czy nie kradnę praw autorskich, tylko odsyłam do strony autora źródła, czy to jest OK? W tym momencie tak. Przepraszam za taką wymijającą odpowiedź. Nie chciałbym brzmieć jak typowy prawnik, który nigdy nie chce powiedzieć, czy coś jest legalne, czy nie. Czego się mogą Państwo spodziewać niestety po prawnikach, ale tak wygląda sytuacja. Jeśli chodzi o linkowanie, linkowanie samo w sobie nie jest niedozwolone. Możemy linkować do dowolnego utworu. Nie jesteśmy na razie zobowiązani co do tego, żeby sprawdzać, czy utwór, do którego linkujemy, narusza czyjeś prawa autorskie, czy nie. Majątkowe oczywiście. Natomiast niestety ustawodawstwo idzie i powoli może pójść w kierunku, w którym czasem linkowanie będzie
niedozwolone. Natomiast na razie proszę się nie przejmować, zupełnie na pewno Państwo usłyszą bardzo dużo o zmianach prawnych, jeśli coś się zmieni, ponieważ linkowanie jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania w internecie, nie tylko w edukacji, więc linkować możemy. Natomiast jeśli mają Państwo wątpliwość co do tego, czy dany utwór opublikowanie go naruszałoby czyjeś prawo autorskie, to zdecydowanie proszę tego wtedy nie robić, lepiej zlinkować na pewno. Natomiast w ogóle, o czym będzie za chwilę, warto nauczyć się sprawdzać w jakiś sposób prawa autorskie do utworów. Czy student przygotowując prezentację, to może zrobisz krótką przerwę już skoro zacząłem odpowiadać na pytania, czy przygotowując prezentację pracy dyplomowej, która zostanie upubliczniona, może używać zdjęć na licencjach Creative Commons? To odpowiem jednak za chwilę, bo przechodzimy do licencji właśnie w tym momencie. Wyznaczając prawie, że ponad połowę prezentacji. To, co widzieli Państwo do tej pory, co słyszeli Państwo do tej pory, jeśli było zrozumiałe, mam nadzieję, jeśli nie, to jeszcze proszę pisać więcej pytań, będzie się zamykało w jednym problemie. Większość tych sytuacji była bardzo prosta i wygodna, dopóki nie pojawił się internet. W momencie, kiedy pojawił się internet i potrzebujemy publikować tę pracę, linkować tę pracę, wykorzystywać nasze zdjęcia LEDy wydrukowanego na 3D, na drukarce 3D, czy na przykład zrobić scenariusz lekcji, w którym, czy zrobić prezentację na zajęcia, w której będą chcieli Państwo wykorzystać fragmenty kilku książek i opublikować to w sieci. To, co będzie online, niestety będzie pod w innej sytuacji prawnej, ponieważ dostępność online, to co wszystko jest w sieci, niestety nijak się ma do dostępności prawnej. Czyli najlepszy przykład, wchodzimy na chomika i widzimy tam kilkadziesiąt książek akademickich, które Państwa interesują. Ogromna biblioteka. Nie wiem, czym się Państwo zajmują, ale proszę wyobrazić sobie, że w swojej dziedzinie, co jest pewnie bardzo proste, wchodzą Państwo i na jednym koncie znajduje się kilkadziesiąt bardzo ciekawych książek i możemy je kilkoma kliknięciami ściągnąć. One są na wyciągnięcie ręki. Są dostępne technicznie, bo możemy je ściągnąć, są dostępne za darmo, bo nikt nie musi się koniecznie pytać o opłatę po drodze. Natomiast to nic nie mówi o ich dostępności praw. To dopiero będziemy widzieć w tych zapisach, które na początku omawialiśmy. Na przykład informacje o tym, czy jest tam copyright i jest wskazane wydawnictwo, autor, moment wydania utworu, czyli moment, od którego na przykład będziemy liczyć ochronę prawną autorską dla danego utworu. Czy będzie tam informacja o tym, że dany utwór jest na przykład na licencji Creative Commons i będzie dostępny w inny sposób. Licencje Creative Commons to są jedne z kilku, które są dostępne w sieci, najpopularniejsze. Sam model opiera się na tym, że autor w świadomy sposób definiuje zakres praw, który chce chronić i zakres praw, na który chce pozwolić swoim użytkownikom, odbiorcom. Po pierwsze, decydując się na użycie licencji Creative Commons, autor co najmniej pozwala kopiować swoje utwory. No, w sieci tak naprawdę wszystko, co robimy, jest kopiowaniem. Pozwala je kopiować, a potem następne swobody będzie już wyznaczał, wybierając konkretną licencję. Sama licencja to rodzaj umowy, tylko trochę inna, o tyle, że w przypadku licencji Creative Commons mówimy o licencjach niewyłącznych, czyli licencjach, które działają ode mnie jako autora do wszystkich odbiorców utworu, czyli każdej osoby, która się spotka z utworem. Można to porównać do znaków drogowych i do poruszania się po drogach publicznych. To nie jest tak, że za każdym razem, kiedy wjeżdżamy na drogę publiczną, musimy podpisać na przykład z lokalnym komisariatem albo z państwem polskim umowę na to, że będę jechał 50 km po terenie zabudowanym, ale jeśli przekroczę 50 km, to nasza umowa ulega zerwaniu i przekroczyłem prawo. Tylko wystarczy, żebym wjechał na tą drogę, zobaczył ten znak i już podlegam tym warunkom. To znaczy, widząc znak, rozumiejąc znak, mając prawo jazdy, kiedy widzę znak, który mówi o konkretnej prędkości, muszę się zastosować do tego znaku. Kiedy się nie stosuję do tego znaku, naruszam warunki poruszania się po tej drodze. Tak samo będzie z wolnymi licencjami, z licencjami Creative Commons albo z innymi licencjami, które mogą Państwo spotkać w sieci. Kiedy mieścimy się w tym, o czym mówi licencja, nie naruszamy jej, robimy to, co nas prosi, możemy korzystać z utworu na tyle, na ile ona pozwala. Zwykle znacznie więcej możemy zrobić, jest to znacznie szersze uprawnienie niż prawo autorskie pozwala w dozwolonym użytku, czy publicznym, czy prywatnym. Natomiast jeżeli przekroczymy to uprawnienie, to licencja wygasa. Bardzo ważnym elementem tego jest, że nie musimy szukać autora, nie musimy się z nim kontaktować,
żeby poprosić go o zgodę i jeśli się mieścimy w tych warunkach, które licencja będzie nam wyznaczać, to nie musimy też mu płacić. Bardzo upraszcza to możliwość korzystania z utworów. To jest sytuacja, wyprzedzając fakty, jeżeli spodoba się Państwu ten webinarium i ta prezentacja i na przykład będą chcieli ją Państwo poprawić albo zmodyfikować, albo wykorzystać w przyszłości, jako że będzie dostępna na jednej z wolnych licencji, o czym za chwilę, będą mogli Państwo to zrobić bez wchodzenia w kontakt ze mną. Na przykład gdyby nie odpowiadał na maile albo jutro wpadł pod tramwaj, to nie ma to żadnego znaczenia, licencja będzie pozwalała Państwu na zrobienie z tą prezentacją wszystko i ktoś będzie mógł przejąć po mnie schedę i zająć się licencjami i prawem autorskim dalej, nie ma problemu. Natomiast gdybym tego w ten sposób nie zrobił i na przykład w tej prezentacji byłaby jakaś niesamowicie ważna wiedza unikatowa, to prawa autorskie do niej przepadłyby na czas, dopóki nie wygasną majątkowe, czyli 70 lat od mojej śmierci. A co najgorsze, proszę sobie wyobrazić jeszcze sytuację, w której przepadam i nie wiadomo, że to ja zrobiłem tą prezentację i nie wiadomo, że kiedy ją opublikowałem i nawet wtedy nie możemy wyznaczyć momentu, kiedy taki utwór przejdzie do domeny publicznej i wygasną prawa autorskie majątkowe, więc utwór będzie tak zwanym utworem osieroconym i zupełnie jeszcze jesteśmy w głębszym problemie, nie możemy tego wykorzystywać bardzo, bardzo długo. Więc licencje będą odpowiedzią na kilka pytań, kilka problemów. Po pierwsze łatwiejszej dystrybucji w sieci, ale też ułatwiania tego, żeby utwory mogły być łatwe do wykorzystania, niezależnie od różnych problemów, które prawo autorskie wcześniej wygenerowało. No dobrze, mam nadzieję, że mimo wszystko problem z moim wpadnięciem pod tramwaj Państwa nie przerazi, więc przechodzimy już do konkretu z licencjami Creative Commons, jak mogą zadziałać w edukacji akademickiej. Tak jak mówiłem, to jest jeden z popularniejszych form licencji, natomiast nie jedyny, także tu na szybko, żeby Państwu się nie nudziło, to jest strona polskiego działu Creative Commons, a dla osób angielskojęzycznych strona angielskojęzyczna, proszę sobie w wolnej chwili też odwiedzić i przejrzeć dokładnie. Licencje Creative Commons oferują gotowe, bardzo uproszczone licencje już wzorcowe odbiorcom, czyli osobom, które chcą opublikować jakieś utwory. Działają one na zasadzie pewne prawa zastrzeżone, czyli to, o czym mówiłem przed chwilą. One wykorzystują tylko część z prawa autorskiego, nie całą ochronę, po to, żeby ułatwić tą dystrybucję w sieci zwłaszcza i też po to, żeby pozwolić autorowi wybrać swoje prawa, żeby nie dawać się wpakować w system, w którym wszystkie jego prawa, czyli to znamy z tego copyright w książkach, wszelkie prawa zastrzeżone, tylko dawać mu większą swobodę. I ta swoboda będzie się opierała o cztery klocki, cztery podstawowe warunki licencji. Na chomiku.pl też będzie można wrzucić to webinarium, prawdopodobnie zgodnie z licencją, ale to na koniec może. Licencje Creative Commons składają się z kilku podstawowych warunków. I tutaj też szybkie pytanie do Państwa, ale już będziecie rozpoznawać chociażby z początku tej prezentacji. Czy ktoś się spotkał z takim znaczkiem? C i człowieczek, CC BY. To jest najbardziej popularna licencja i najbardziej liberalna zarazem. To znaczy, to jest podstawowy warunek, warunek, który wynika z praw autorskich osobistych, to jest poszanowanie dla informacji o autorze. I to jest na przykład mój model, w którym większość zasobów, które mogą znaleźć Państwo pod moim nazwiskiem, które ja publikuję, będzie dostępna w ten sposób. To jest jedyny klocek, który wybieram dla swoich materiałów i swoich utworów. Uznanie autorstwa. Czyli można korzystać z moich prezentacji w większości wyłącznie za podaniem informacji o tym, kto stworzył oryginał. Czy Państwo wykorzystają oryginał, czy zrobią przeróbkę, nie obchodzi mnie to, możecie to robić. Możecie to robić zgodnie z prawem, nie musicie się mnie pytać, nie musicie mi płacić za to, o ile tylko piszecie za każdym razem, że to ja jestem autorem. To jest podstawowy klocek, będzie w każdej licencji, czyli jest to też najprostsza licencja możliwa i jest to też właśnie taka podstawa wynikająca z prawa autorskiego osobistego. I druga część to są już te warunki, czyli sytuacje, w których autor poza poszanowaniem praw autorskich osobistych będzie wybierał warunki, na które pozwoli albo których zabroni użytkownikom swoich utworów. Na przykład sytuacja, w której autor decyduje się na to, żeby nie pozwolić innym użytkownikom na zarabianie na swoich utworach,
będzie sytuacją, w której dodamy do licencji użytnie niekomercyjne, czyli sytuacja, w której tylko i wyłącznie niekomercyjne, bez reklam, bez sprzedawania utworu jest możliwe. Wyobraźmy sobie sytuację, w której ta prezentacja i webinary byłyby tak dostępne, czyli na uznanie autorstwa użycie niekomercyjne. To będzie oznaczało, że można zrobić prezentację w szkole, można zrobić prezentację dla znajomych, ale każdy warsztat czy szkolenie, na którym będzie ktoś płacił za udział w tym szkoleniu, wymagałby już zapytania się mnie o zgodę i wynegocjowania warunków, na przykład czy udziela Państwu dodatkowej licencji czy zgody, albo czy zażądam opłaty. I następne sytuacje, kolejne, czyli bez utworów zależnych, pewnie bardzo prosta sytuacja. Proszę sobie wyobrazić twórcę, który nie chce, żeby ktoś ingerował w jego utwór, ale chce pozwolić na przykład na to, żeby ktoś mógł ten utwór kopiować w sieci dowolnie. Kiedy doda warunek bez utworów zależnych, zabrania modyfikacji. Ważna rzecz, bardzo trudna w edukacji, dlatego się tego nie zaleca w edukacji, ten warunek będzie zabraniał możliwości tłumaczenia albo dostosowywania utworu takiego w ten sposób opublikowanego do specjalnych potrzeb. Czyli na przykład piszą Państwo podręcznik, a ktoś chciałby ten podręcznik bardzo wartościowy przygotować również dla studentów o specjalnych potrzebach, na przykład studentów, którzy potrzebują, nie wiem, części jako nagrania audio, a może części potrzebują przetłumaczone na inną formę języka. Bardzo ciekawa rzecz to jest Wikipedia, która na przykład oferuje możliwość zmiany artykułów na język i na czcionkę wygodną dla dyslektyków. Albo jest na przykład Wikipedia in Simple English, czyli Wikipedia, w której artykuły są przeredagowane na prosty, bardzo prosty język angielski, bez trudnych wyrazów, w którym bardzo łatwo korzysta się osobom na niższym poziomie językowym, albo na przykład imigrantom, którzy bardzo dobrze znają język angielski, ale przechodzą kursy, które nie dają jeszcze takich wysokich możliwości językowych, a sami pewnie Państwo wiedzą, że język angielski potrafi być skomplikowany, zwłaszcza tym w wersji brytyjskiej. Więc takie dodatkowe utwory zależne, modyfikacje utworów pod kątem specjalnych potrzeb będą tutaj odcięte. To jest ta sytuacja. No i to już, co się pojawiło przed chwilą na czacie, uznanie autorstwa na tych samych warunkach. Znów pytanie bez nagrody, ale chciałbym jakoś Państwu wysłać. Uznanie autorstwa plus na tych samych warunkach. Warunek SA, ten ostatni, o którym teraz mowa, to jest warunek, który mówi o tym, że możemy skorzystać z utworu, ale o ile go zmodyfikujemy, to będziemy musieli zachować tą samą licencję do końca. Czyli na przykład, jeżeli zrobimy tłumaczenie jakiegoś utworu, to musi być dostępne na tej samej licencji, co był utwór oryginalny. I pytanie do Państwa, połączenie uznania autorstwa i na tych samych warunkach, czy ktoś kojarzy jakiś serwis dostępny w ten sposób? Kto będzie pierwszy? Wikipedia, dokładnie. Wikipedia jest dostępna w ten sposób i większość zasobów też na Wikimedia Commons, na przykład jeśli Państwo nie tylko zaglądają do artykułów, ale zaglądają też do zbioru multimediów na Wikipedii. To jest ogromny, ogromny serwis, gdzie są fotografie, mapy i inne multimedia, które są podczepiane pod artykuły. Większość tych treści jest na licencji uznania autorstwa na tych samych warunkach. I teraz też pytanie dla najaktywniejszych osób. Skoro uznanie autorstwa i na tych samych warunkach, to musimy uszanować prawa autorskie, musimy zachować tą samą licencję, czyli modyfikując artykuł z Wikipedii nie możemy jej zmienić, ale czy możemy z Wikipedii skorzystać komercyjnie? Czyli na przykład wydać Wikipedię drukiem. Zdania podzielone. Cudownie, bardzo dobrze. Natomiast odpowiedź będzie prostsza. Żaden z tych warunków nie zabrania komercyjnego wykorzystania. Uznanie autorstwa mówi o tym, że musimy podpisać Wikipedię i wikipedystów. To po pierwsze. Uznanie autorstwa na tych samych warunkach, ten drugi warunek, mówi o tym, że musimy zachować licencję dla utworu taką samą jak oryginał. I chyba z najlepszym przykładem będzie dokładnie wydawnictwa, które z tego żyją, na przykład niemieckie wydawnictwo, które po upadku Brockhausu, czyli takiego odpowiednika polskiego PWN-u, czyli Britanniki, zaczęło publikować Wikipedię oprawioną w skórę, bo znaleźli osoby, które chciały kupić encyklopedię bardzo ładnie, ekskluzywnie wydaną i oprawioną w druk, natomiast niekoniecznie chcieli płacić za też treść tą w środku, więc wydawnictwo, które nie czytali, bo to było tylko po to, żeby wrzucić to na półkę w swoim gabinecie, więc wydawnictwo zaczęło wydawać to na bazie Wikipedii. Korzystają w tej sytuacji obie strony. Wydawnictwo zarabia, ale w momencie, kiedy na przykład zrobią ładniejsze mapy czy ładniejsze ilustracje do niektórych artykułów, muszą opublikować je na tej samej licencji, co utwór, z którego skorzystali, czyli Wikipedia. Co oznacza, że Wikipedia zyskuje ładniejsze mapy czy ładniejsze ilustracje,
A wydawnictwo zyskuje możliwość za darmo wydania tej książki, tej encyklopedii w dowolny sposób. Więc tak, zawsze to jest podchwytliwe pytanie, bo wydawałoby się i tak nie kojarzymy Wikipedii, że można z niej komercyjnie korzystać. Można, natomiast tylko wtedy, kiedy respektujemy te warunki. I pod tym względem to jest ważna rzecz. Wikipedia jest chyba jedyną instytucją, pewnie się pojawi Państwo pytanie, czy na przykład ktoś się procesuje o licencję, o naruszenia licencji Creative Commons, co się zdarza bardzo, bardzo rzadko, ale zdarza się Wikipedią w różnych krajach, gdzie na przykład duże podmioty komercyjne, duże gazety na przykład korzystają z treści na licencjach Creative Commons pochodzących z Wikipedii i nie szanują ich praw, czyli na przykład wykorzystują je, ale zapominają podpisać albo zmieniają tą licencję, mimo że im nie wolno. Natomiast co do zasady możemy z nich komercyjnie korzystać, chociaż w taki właśnie ograniczony sposób z poszanowaniem tych warunków. Dobra, jeśli klocki są zrozumiałe, to poziom wyżej. Mam jeszcze dwa dodatkowe. Podeślę już w wolnej chwili dodatkowe linki, musiałbym teraz wyszukać. Są jeszcze dwa dodatkowe ważne warunki, czyli możliwość oznaczania za pomocą licencji Creative Commons domeny publicznej. To jest pierwsza sytuacja, public domain mark. Powiem o nim tylko skrótowo, jeśli nam zostanie chwila, to jeszcze mogę do tego wrócić. To jest sytuacja, w której duże instytucje, które posiadają utwory z domeny publicznej, ale nie mają utworów na Creative Commons, mogą wykorzystać ten sam system, o którym my teraz mówimy, czyli na przykład system prostych ikon i prostego sposobu wyszukiwania utworów dla oznaczania domeny publicznej. I drugi jeszcze ważny, chociaż niszowy oczywiście element, chociaż ciekawy i ważny w nauce, to jest licencja Creative Commons 0, sytuacja, w której autorzy czy instytucja pozwala na skorzystanie z utworu zupełnie tak, jak byłby w domenie publicznej, czyli zrzeka się wykonywania praw autorskich majątkowych. To jest sytuacja bardzo często, na której się publikuje duże zbiory danych, na przykład właśnie zbiory danych z wyników naukowych. Nie artykuł sam, tylko tabele, wyniki badań, dane ilościowe itd., gdzie sam zestaw, same pliki, no właśnie, nie potrzebują być atrybuowane, bo bardzo często są na przykład wykorzystywane mechanicznie przez komputery w bazach danych. Ale też zdarza się to dla utworów typu fotografie, gdzie tak jak mamy stokowe zdjęcia, czyli zdjęcia, które chcemy wykorzystywać na blogu, czy w publikacjach, czy w książkach, się korzysta z nich jako ilustracje, elementy dekoracyjne, no to oczywiście tych elementów dekoracyjnych nie chcemy zwykle podpisywać autorstwem, bo chcemy, żeby zajmowały jak najmniej miejsca, właśnie były dekoracyjne. Jest bardzo dużo serwisów, które pozwala na wykorzystywanie zdjęć bez żadnych ograniczeń, nawet bez podpisywania autora. Autorzy się na to też zgadzają. I to będzie licencja Creative Commons 0. No dobrze. I teraz, żeby tylko to uporządkować, krótki przegląd tych licencji. Mamy sytuację, gdzie mamy cztery elementy, o których będziemy mówić jako o wolnych licencjach. I tutaj proszę się trochę skupić, bo to jest trudny moment, nawet dla osób, które w tym pracują. Mamy cztery elementy, które będą wolnymi licencjami. To będą te dwie pierwsze licencje, które są kompatybilne, czy zgodne, czy przypominają domenę publiczną, czyli pozwalają na bardzo, bardzo swobodne, dowolne wykorzystanie utworu. Mamy dwie licencje, które już jak sobie przerobiliśmy na przykładzie Wikipedii, pozwalają na wszystko, nawet na komercyjne wykorzystanie. Czyli one nie robią żadnego rozróżnienia na to, kto korzysta, w jakim celu z danego utworu, nawet jeżeli robi to komercyjnie. One pozwalają na wszystko, na kopiowanie, na modyfikowanie, czyli na przykład tłumaczenia utworów, na doskonalenie, poprawianie utworu. Nie stawiają ograniczeń. To będzie CC BY i CC BY SA. Uznanie autorstwa i uznanie autorstwa na tych samych warunkach. O tych licencjach mówimy, że są to wolne, w pełni wolne licencje. I mamy cztery pozostałe, te, o których mówiłem, pokazując, która to copyleft. Copyleft będzie licencją CC BY SA. To słuszne pytanie, dziękuję za przypomnienie o tym. Copyleftowa licencja to jest taka, która, to o czym mówiliśmy przy Wikipedii, która wymusza na modyfikacjach, żeby za każdym razem były publikowane na tej samej licencji. Jeżeli poprawicie fragment Wikipedii, musicie udostępnić ten poprawiony fragment na tej samej licencji. Nie możecie jakby jej zamknąć, nie możecie jej copyrightować, powiedzieć, że ten fragment, który ja poprawiłem, będzie na innej licencji, bo skorzystaliście z czyjegoś utworu i musicie to wykorzystanie w jakiś sposób też spłacić, kiedy je poprawiacie. Więc copyleft, chyba mi się to nie uda napisać, ale proszę zwrócić uwagę, CC BY SA, to jest licencja copyleftowa, tutaj, o którą było teraz pytanie. I ona też będzie licencją wolną, ponieważ ona pozwala na wszystko, czyli na dowolne wykorzystanie utworu.
I mamy cztery licencje, które są dozwalającymi, czyli takie, które pozwalają na dużo, ale z pewnymi ograniczeniami. I tu szybki przegląd, licencja CC BY NC, uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne. Ona pozwala na dowolne wykorzystanie, o ile będzie to niekomercyjne. Idąc dalej, licencja, która pozwala tylko na niekomercyjne wykorzystanie i również kiedy będziemy modyfikować utwór, nie możemy go zmodyfikować pod kątem licencji, czyli nie możemy sprawić, żeby był jeszcze bardziej restrykcyjnie chroniony, musimy zachować licencję taką samą. To jest licencja ciekawa, bardzo często znajduje się w muzyce zastosowanie, gdzie remiksujący muzykę chcą mieć zabezpieczenie prawa komercyjnego, czyli na przykład chcą, żeby radio im płaciło za puszczanie utworu, ale równocześnie chcieliby pozwalać na remiksy danego utworu. Czyli pozwalać na to, że ktoś może zmodyfikować ich kawałek i zrobić wersję techno albo disco polo, jakąkolwiek sobie wymyśli. I dwie ostatnie licencje, które zabraniają modyfikacji utworu, czyli mają warunek ND, non-derivatives angielskie, polskie, bez utworu zależnych. To są takie, które pozwalają wyłącznie na kopiowanie utworów, a w ostatniej, najbardziej restrykcyjnej, którą spotkają Państwo najrzadziej w sieci, to pozwala wyłącznie na kopiowanie utworu, a nawet na to, że jeżeli robimy kopię na stronę, która powiedzmy zarabia na siebie, bo ma reklamy, to już jest też niedozwolone. Więc to jest najwyższa licencja. Idąc od góry do dołu, będziemy mieli takie proste spektrum licencji najbardziej swobodnych do coraz bardziej restrykcyjnych. W tą stronę i w tą stronę. Dobra. Przechodzimy dalej. Ważna, krótka rzecz kolejna. Dlaczego w ogóle rozmawiamy o licencjach Creative Commons, a nie innych tak naprawdę? Dlatego już tak jak mówiłem, one się spopularyzowały najbardziej w sieci, co jest oczywiście kwestią, którą się jeszcze może zmienić. Natomiast one się spopularyzowały też dlatego, że licencje Creative Commons nie jest tylko ta ikonka, którą Państwo widzą pod utworem. To jest również kwestia techniczna tego, że każda licencja, jeżeli jest poprawnie użyta w sieci, o czym za chwilę, czyli na przykład jest zrobiona za pomocą serwisu dla wybierania licencji Creative Commons, kiedy możemy sobie stworzyć na przykład fragment kodu XHTML, jeżeli są Państwo bardziej techniczni, do tego, aby oznaczyć naszą stronę internetową albo naszą publikację odpowiednią licencją, to licencje Creative Commons są bardzo łatwo wyszukiwalne w wyszukiwarkach, bo są oznaczone również technicznie. Tutaj pokażę też Państwu prosty trik. Nie wiem, czy ktoś z Państwa korzystał kiedyś z wyszukiwania zaawansowanego w Google. Ktoś korzystał? Tak. Więc pewnie Państwo kojarzą możliwość wyszukiwania zaawansowanego, które pozwala filtrować treści pod kątem licencji Creative Commons. Oczywiście, super. Ja jestem z wykształcenia bibliotekarzem, więc się bardzo zawsze cieszę. Moim zdaniem wyszukiwanie zaawansowane to jest to miejsce, z którego powinniśmy korzystać z Google'a i podobnych, a nie inaczej. W wyszukiwaniu w Google, tutaj to Państwu pokażę, jest możliwość filtrowania treści, które wyskoczą nam w wynikach wyszukiwania po prawach autorskich, czyli możliwość sprawdzenia tego, nie zawsze jest to precyzyjne, ale w miarę precyzyjne, zwłaszcza dla grafiki to polecam, w wyniku będzie znacznie, znacznie mniej, natomiast będą one filtrowane pod kątem tego, na co pozwolił autor. Czyli tak jak widzieliśmy przy licencjach przed chwilą Creative Commons, czy autor pozwolił na modyfikację, czy autor pozwolił na komercyjne wykorzystanie. Proszę sobie to przećwiczyć w wolnej chwili, to co wrzuciłem pod link. Ja akurat szukałem kota, ale mogą Państwo to zmienić na swój przykład, tak jak Państwa to interesuje. I Google jest jednym takim miejscem, będziemy mieli to też w innych wyszukiwarkach. Drugim, który bardzo polecam, jest wyszukiwarka creativecommons.org, którą znajdą Państwo, tu jeszcze właśnie link mi się zgubił, ale zaraz go podam, gdzie znajdą Państwo, gdzie ja to mam, zaraz podrzucę, dzięki, gdzie znajdą Państwo kilka miejsc w sieci, w których możemy znaleźć treści na licencjach Creative Commons albo w domenie publicznej, które właśnie są w ten sposób oznakowane technicznie, tak że będą mieli Państwo pewność większą, że te utwory można swobodnie wykorzystać. Takim chyba najbardziej znanym przykładem jest serwis Flickr. To jest największe repozytorium fotografii na świecie i też największe repozytorium fotografii na licencjach Creative Commons. Tutaj widzimy akurat kapibarę, ale jeśli zwrócą Państwo uwagę, jeżeli bywają Państwo na Flickrze, na górze, kiedy tylko zaczniemy szukać w nim cokolwiek,
Znajdziemy możliwość filtrowania również po licencjach Creative Commons. To już jest takie filtrowanie tutaj zastosowane, gdzie tych kapibar jest znacznie mniej. Natomiast te zdjęcia, możemy z nich skorzystać w ramach tego zakresu licencji Creative Commons, czyli możemy je wrzucić do prezentacji, możemy je wrzucić nawet poza dozwolonym użytkiem i skorzystać z nich może komercyjnie itd. Flickr jest takim największym serwisem, ale idąc trochę bardziej akademicko, tych serwisów jest bardzo dużo. Nie będę robił przeglądu wszystkich, ale na przykład są też tak niszowe serwisy jak brytyjska biblioteka cyfrowa Folgera, to jest prywatna biblioteka poświęcona Williamowi Szekspirowi, która to w całości rok temu przyjęła licencję Creative Commons uznania autorstwa na tych samych warunkach, czyli ta, która dotyczy też Wikipedii, dla wszystkich utworów, które oni posiadają w swojej kolekcji. Bardzo dużo tych utworów jest w domenie publicznej oczywiście, ale też bardzo dużo są na przykład te fotografie strojów z występów teatralnych, gdzie oni też to dokumentowali. Są to materiały, które mimo tego, że są w domenie publicznej, na przykład zostały w specjalny sposób odnowione i mają nowe prawa, tak jak z tłumaczeniem, oni mają nowe prawa do tego, że poprawili kolory i tak dalej do tego utworu. I takich serwisów jest bardzo dużo. Tutaj trochę się zareklamuję, ale poza tym webinarium prowadzę serwis Otwarte Zasoby, który zbiera takie oto kolekcje i tutaj znajdą Państwo ponad 160 w tym momencie już linków z różnymi serwisami, od naukowych po bardzo edukacyjne i bardzo proste. Polecam na przykład z ostatniego tygodnia, to jest link do kolekcji kilkudziesięciu książek, które Muzeum Historii Polski opublikowało na licencjach Creative Commons. I są to książki, które są też bardzo często wydawane drukiem i zarabiają na siebie w formie drukowanej, jak ostatnia publikacja Piłsudskiej, jakim go znałem. To jest publikacja odnowiona z lat 30. o jeszcze myślę, że około 10 minut maksymalnie, ale też postaram się odpowiadać na bieżąco. Tak, powoli będziemy kończyć. Są to najróżniejsze publikacje dostępne na licencjach Creative Commons. Znajdą Państwo tu bardzo różne rzeczy. Także nie będę przechodził przez linki, chciałem tylko opowiedzieć o tym, że jest to bardzo szeroki spektrum. I ważna rzecz już na koniec powoli, zamykając, to jest to, w jaki sposób Creative Commons też działa z drugiej strony, czyli gdyby chcieli Państwo nie tylko szukać takich materiałów, ale też sami publikować w ten sposób. Tak naprawdę licencje Creative Commons są bardzo proste. Tak jak widzieli Państwo na początku z tym zdjęciem z drukarką, albo jak widzieliśmy przy tych różnych przykładach, najważniejsze i w prawie autorskim i w licencjach Creative Commons będzie podanie informacji o autorze, czyli przyznanie się tak naprawdę do utworu, tak żeby każdy mógł wiedzieć też, kogo ma opisać i komu ma oddać to autorstwo, i podanie licencji. W najprostszym modelu i w najprostszym rozwiązaniu to jest to, czego będziemy zawsze potrzebować, to jest podanie informacji o sobie jako autorze oraz podanie informacji o tym, jaką licencję wybraliśmy. Ważna rzecz dodatkowa to jest to, że wybierając jakąś licencję, jeżeli publikujemy utwór cyfrowo, musimy zakładać, że nie każdy musi go znać, tą licencję, więc warto i należy podawać też link do licencji, tak jakby każdy mógł się zapoznać z informacją o tym, jak ona polega, na czym ona polega. I takie zapisy widzą Państwo tutaj w przykładzie. Nie będę się nad tym rozwijał, bo możecie to potem już sobie dokładnie przestudiować na tych przykładach. To są zapisy z książek i są to też zapisy ze stron internetowych. Tutaj jest przykład ze strony internetowej. Mogą to Państwo zobaczyć na dowolnej. Proszę też zerknąć na Otwarte Zasoby, na przykład w stopce, znaleźć informacje o licencji, albo zajrzeć do stopki licencji Creative Commons na Wikipedii i też to zobaczyć. Bardzo często mogą być to bardzo długie zapisy, tak jak tutaj. To jest zapis przykładowy z książki. Wyłączyłem wideo, więc będę Państwu pokazywał książek na żywo, ale mam przygotowanych kilka różnych rodzajów, które zostały wydane nawet papierowo na licencji Creative Commons, ale mimo tego, że są papierowo, możemy z nich skorzystać, możemy szukać je cyfrowo i tak dalej. Więc to są przykłady zapisu. I tu jeszcze przykład bardzo prosty pod fotografią, czyli wykorzystujemy czyjąś fotografię i wystarczy, jeżeli na przykład wrzucilibyśmy tę fotografię na bloga, albo tak jak w tym wypadku wrzucamy ją do prezentacji, wystarczy, że podpiszemy ją w tym banku, nawet z linkiem podałem informację o autorze, link do fotografii i informację o licencji, na której dostępna jest ta fotografia. W tym momencie mogę z niej korzystać bardzo, bardzo swobodnie i nie musiałem się o to pytać. Pana Marcina Polaka pozwolił na to, publikując w ten sposób swoją pracę. Więc mam nadzieję, że to Państwo zapamiętają jako bardzo proste. I
ważna rzecz jeszcze na koniec, żeby to uporządkować trochę, i to są dwa slajdy na podsumowanie, jeśli tylko jeszcze Państwo są ze mną i pozwalają na to siły. Licencje Creative Commons są szczególnie ważne w edukacji. I tu jest tutaj kilka takich przykładów. Szczególnie ważne są te licencje, o których mówiłem jako o wolnych, ponieważ to są treści, to są materiały w ten sposób opublikowane, pozwalają na modyfikowanie, tym też doskonalenie utworów. Tak jak mówiliśmy o przykładach typu Wikipedia, albo może korzystają Państwo z serwisu Khan Academy czasem, albo kojarzą, nie wiem, wideo na TEDzie, czyli na tym serwisie, który publikuje takie bardzo krótkie, inspirujące materiały, to dzięki temu, że publikowane są na licencjach Creative Commons, inne osoby mogą je tłumaczyć, mogą je doskonalić. To obniża bardzo bariery językowe. Osoba, która jest w stanie przetłumaczyć wideo angielskojęzyczne, może wykorzystywać potem też to wideo w polskiej szkole czy na polskich zajęciach. I o tym mówimy jako o otwartych zasobach edukacyjnych. To są takie materiały, na których licencje pozwalają na ich bardzo swobodne wykorzystanie. Tu jest trochę taki skrót i polecenie kilku serwisów, ale wszystkie serwisy znajdą Państwo w linkach prezentacji. Gdyby ktoś chciał powtórzyć całe webinarium w 3 minuty, to tu jest link do serwisu, do krótkiego materiału wideo, bardzo, bardzo krótkiego. Nie będę go odpalał teraz, tylko zrobię link, gdzie mogą Państwo powtórzyć sobie całe webinarium w 3 minuty. Też polecam. I najważniejsza informacja, jeżeli to było dla Państwa za mało, albo nie odpowiedziałem na jakieś pytanie w trakcie, 3 linki do zapamiętania. creativecommons.pl, gdzie znajdą Państwo informacje o licencjach, otwarte zasoby, gdzie znajdą Państwo przegląd otwartych zasobów, oraz prawo kultury, gdzie znajdą Państwo porady o prawie autorskim. I dokładnie ostatni link, praca domowa, dla tych, którzy jeszcze tutaj są ze mną i z Karoliną. Po podaniu imienia i nazwiska i podaniu adresu mailowego, tak żebyśmy mogli Państwu też odpowiedzieć, prośba o to, żeby znaleźli Państwo w sieci najlepiej inny przykład niż ten, który podawałem dzisiaj, ale mogą to być też przykłady może z otwartych zasobów, może inne. Materiału na licencji Creative Commons, który jakoś Państwa interesuje, odnosi się do Państwa pracy, który mógłby się przydać Państwa pracy. To może być zdjęcie, książka, cały serwis internetowy, podanie linku do tego materiału czy do tego zasobu i opisanie, jak Państwo uważają, na co dany serwis, dany utwór pozwala z perspektywy prawa autorskiego. Chodzi o to, żeby własnymi słowami to opisać, tak żebym mógł ja sprawdzić i dać Państwu informację zwrotną, czy na pewno Państwo dobrze zrozumieli, na czym polegają licencje Creative Commons. Bardzo proste zdanie, myślę, że 5-minutowe po powrocie do domu albo gdzie Państwo teraz się wybierają. Myślę, że to tyle tylko zajmie, a my postaramy się odpowiedzieć. To się bardzo przyda i ułatwi pracę na następnych webinariach. No i będzie po prostu... Adres mailowy jest podany w samym formularzu. Wystarczy, że wypełnią Państwo formularz, czyli podają swoje imię, nazwisko, adres mailowy i wstawią do formularza ten link i opis. I to wystarczy. Potem trzeba kliknąć submit, czyli wysłać. Prezentacja Kamila będzie na SlideShare, dokładnie. Jeżeli już ktoś znalazł na SlideShare moje konto. I to tyle. I też przypominam powtórzenie w jednym zdaniu. Ta prezentacja jest w ten sposób dostępna. Czyli mogą Państwo tę prezentację potem skopiować, streamiksować, rozpowszechniać, wykonywać. Wystarczy, że podają Państwo informację o tym, że ja ją stworzyłem, czyli jestem autorem, bo jest dostępna na licencji Creative Commons uznanie autorstwa. Mam nadzieję, że to ostatnio się okazało się bardzo proste i ten przykład z prezentacją. Publikowanie na licencji Creative Commons samo w sobie też jest równie proste. Wystarczy opisać siebie jako autorów, być pewnym, że możemy opublikować te utwory, czyli na przykład spełniliśmy prawo cytatu, że nie przekraczamy dozwolonego użytku i już jesteśmy autorami, którzy wykorzystują licencję Creative Commons. Mam nadzieję, że proste. Chyba kończymy. Ja serdecznie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że odpowiedziałem przynajmniej na część pytań w trakcie półtorej godziny. Jeśli nie, to odpowiem pewnie za pomocą kontaktu mailowego na jakieś dodatkowe. I proszę korzystać z tych linków, które podałem wcześniej. Zwłaszcza na prawie kultury znajdą Państwo przegląd bardzo długi pytań do prawnika na różne tematy związane z prawem autorskim, posegregowane tematycznie tagami. Więc jeżeli mają Państwo jakieś bardzo szczegółowe pytanie, to być może tam już jest odpowiedź na to, również związanego z licencjami Creative Commons, z otwartymi zasobami, z dozwolonym użytkiem. To już zaawansowana wersja. Półtorej godziny daliśmy radę tylko tyle, ale mam nadzieję, że to wystarczy. Ja już Państwu serdecznie dziękuję. Będziemy informować i kontaktować się mailowo, gdzie będzie nagrania. Przypominam o następnych webinariach, na które Państwo pewnie też licznie
licznie się pojawią. I w swoim imieniu i Karoliny Grodeckiej i organizatorów bardzo serdecznie dziękujemy. Przypomnienie jeszcze o Danii, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania organizacyjne, to proszę, proszę je pisać na adres e-maldecka@centrumcyfrowe.pl. Ja dziękuję i do zobaczenia i do usłyszenia przy innej okazji.